Skąd rozpościera się najpiękniejszy widok na starożytne forum? Po co turyści wrzucają pieniądze do fontanny? Dlaczego ten plac ma taki kształt? W jakim celu ustawiono lustro w tym kościele? I skąd wzięło się powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Rzym. Miasto sztuki, architektury i kolebka cywilizacji. To tu rodziły się filozofie i teorie polityczne, powstawały najpiękniejsze dzieła i świątynie o proporcjach, które do dziś są synonimem doskonałości. To miejsce przepełnione historią, które trzeba zobaczyć choć raz w życiu. Ciao Roma! Pokażemy Wam, co warto tu zobaczyć i jakie atrakcje kryje wieczne miasto. W Rzymie znajdziemy tysiące zabytków. Samych kościołów jest tu kilkaset. Trudno zwiedzić wszystkie godne uwagi miejsca w czasie jednego pobytu, a nawet ci, którzy byli w Rzymie kilka razy, mówią, że jeszcze wszystkiego nie zobaczyli. Zwiedzanie Rzymu w kilka dni to tak naprawdę szybki rzut okiem na jego najbardziej znane zabytki. To właśnie o nich będzie ten film. Rzym jest bowiem jednym z tych miast, do zwiedzania których warto się przygotować, bo znając historię, jesteśmy w stanie zobaczyć o wiele więcej. Zapraszamy na film o wiecznym mieście. Zaczniemy od najstarszego placu miejskiego w Rzymie, czyli Forum Romanum, które otoczone jest 6 z 7 wzgórz. To właśnie tutaj toczyło się życie polityczne, religijne i towarzyskie. Na Forum Romanum znajdowało się 9 świątyń, 3 bazyliki, 4 łuki triumfalne i kilka innych budynków. Uwagę zwraca łuk triumfalny, który znajduje się przy wejściu na teren Forum i który był początkiem najważniejszej ze starożytnych ulic, czyli Via Sacra, to znaczy Święta Droga, która prowadziła ze wzgórza Velia na Kapitol. Wraz z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego Forum Romanum straciło na znaczeniu, a części niektórych budowli były wykorzystywane jako budulec nowych kościołów w Rzymie. Tylko część świątyń starożytnego Forum, które zostały zaadoptowane na kościoły, uchowały się w nie najgorszym stanie. Forum Romanum można zwiedzać w ramach jednego biletu wraz z Koloseum i wejściem na wzgórze Palatyn. Przed odwiedzeniem Forum Romanum warto zobaczyć jego komputerową rekonstrukcję, by lepiej wyobrazić sobie, jak to miejsce wyglądało kiedyś. Wraz z rozwojem potęgi Rzymu, Juliusz Cezar w połowie pierwszego stulecia przed naszą erą rozpoczął budowę nowego publicznego placu w sąsiedztwie dotychczasowego Forum. Na przestrzeni kolejnych około 150 lat zbudowano kolejne fora, których fundatorami byli panujący cesarze. Tak powstały fora cesarskie – Forum Cezara, Trajana, Augusta, Wespazjana i Nerwy. Cały obszar forów cesarskich widać doskonale z tarasów widokowych, dostępnych bezpłatnie od ulicy Via Alessandrina. Warto zwrócić uwagę na kolumnę Trajana, która góruje nad Forum Trajana, czyli największym i najpóźniej zbudowanym rzymskim forum. Jego publiczne place uznawane były za centrum Cesarstwa Rzymskiego. Palatyn to legendarne wzgórze Rzymu, na którym według popularnej legendy Romulus założył Rzym w 753 roku przed naszą erą. Nazwa wzniesienia wywodzi się od słowa palatium, które oznacza budowlę, w której mieszka władca. To właśnie tutaj powstawały najpiękniejsze budynki. Niektóre z nich zachowały się do dziś, na przykład fundamenty czy ściany wielkich pałaców. W średniowieczu rola Palatynu osłabiła się i z czasem wzgórze to zamieniło się w twierdzę, a w XI wieku zaczęto przekształcać je na ogrody i winnice. Z Palatynu rozpościera się świetny widok na Koloseum, Forum Romanum oraz inne rzymskie zabytki. Główne wejście na Palatyn znajduje się przy ulicy Via di San Gregorio.
Budowę Koloseum rozpoczęto w 72 roku na zlecenie cesarza Wespazjana, założyciela dynastii Flawiuszów. Ciekawostką jest to, że wzniesiono go w rekordowo krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu kilku lat. Był darem dla ludu rzymskiego i początkowo nazywano go Amfiteatrem Flawiusza. Dopiero w późniejszym okresie zaczęła funkcjonować nazwa Koloseum. Pochodzi ona od kolosalnego posągu cesarza Nerona, który niegdyś stał w pobliżu. Budynek Koloseum jest ogromny. Ma eliptyczny kształt i mierzy 188 metrów przy 48 metrach wysokości. Szacuje się, że jednocześnie mogło w nim siedzieć około 50 tysięcy osób. W celu skutecznego przepływu widzów budynek posiada 80 wejść. Koloseum w czasach starożytnego Rzymu posiadało aż 4 wydzielone poziomy. Najniższy poziom wykonany był z marmuru i stanowił miejsca, które zajmowali zamożni i dobrze urodzeni obywatele. Najwyżej położony poziom z drewna był przeznaczony dla biednych oraz kobiet. Widzowie byli chronieni przed słońcem przez ogromne zasłony przyczepione do górnej konstrukcji budynku. W Koloseum organizowane były walki gladiatorów, polowania, a także wykonywano tam egzekucje na skazańcach. Bilety do Koloseum sprzedawane są na konkretną godzinę. W ramach tego biletu można też wejść na Forum Romanum i Palatyn w ciągu 24 godzin od momentu odwiedzenia pierwszej atrakcji. W pobliżu Koloseum znajduje się łuk Konstantyna Wielkiego, któremu warto przyjrzeć się bliżej. Stoi na trasie, którą przechodziły w starożytności pochody triumfalne. Zbudowano go z okazji dziesięciolecia rządów Konstantyna oraz na cześć jego zwycięstwa nad Maksencjuszem. Do budowy łuku wykorzystano marmur oraz zdobienia z innych obiektów. Teraz przenieśmy się na najmniejsze rzymskie wzgórze. W starożytności Kapitol był ważnym miejscem kultu poświęconym bogom rzymskim z dużą świątynią Jowisza. Obecnie znajduje się na nim Plac Kapitoliński, zaprojektowany przez Michała Anioła w XVI wieku. W centralnym miejscu placu znajduje się pomnik Marka Aureliusza na koniu. Posąg stoi pośrodku geometrycznego wzoru. Plac Kapitoliński otoczony jest z trzech stron pałacami. Pałacem senatorów, pałacem konserwatorów, gdzie znajduje się siedziba muzeów kapitolińskich oraz pałacem kapitolińskim. Na plac prowadzą schody zwane cordonata, a po obu stronach stoją kolosalne posągi półbogów. Przy jednej z odchodzących od placu ulic zobaczyć można rzeźbę Wilczycy, czyli symbol stolicy starożytnego Imperium Rzymskiego. Bo według legendy to właśnie Wilczyca wykarmiła Romulusa i Remusa. Plac Wenecki to jeden z najpopularniejszych placów w Rzymie, który znajduje się nieopodal Kapitolu. Nad placem dominuje monumentalny pomnik Wiktora Emanuela II, zwany też Ołtarzem Ojczyzny. Wzniesiono go na cześć narodu na przełomie XIX i XX wieku. Upamiętnia on włoskiego króla Wiktora Emanuela II, który odegrał ważną rolę w zjednoczeniu ojczyzny. Fontanna di Trevi, najbardziej popularna i najpiękniejsza fontanna w Rzymie, a może i na całym świecie. Rano można zobaczyć pracowników, którzy sprzątają pieniądze wrzucone przez turystów do fontanny, a wrzuca się je po to, by wrócić do Rzymu. Żeby życzenie się spełniło, trzeba zastosować się do instrukcji. Stanąć tyłem do fontanny i przerzucić monetę prawą ręką przez lewe ramię. Tysiące turystów stosuje się do tej instrukcji, dlatego służby porządkowe codziennie wyławiają z fontanny kilka tysięcy euro. Fontanna di Trevi przylega do budynku i tworzy niejako jego fasadę o wymiarze około 20 na 26 metrów.
została wybudowana w XVIII wieku w stylu barokowym. Ozdobiona jest figurami i płaskorzeźbami umieszczonymi na skałach, o które rozbijają się strumienie wody. W centralnej części możemy zobaczyć postać Neptuna, który kieruje rydwanem w kształcie muszli. A teraz chciałabym wspomnieć, że bardziej szczegółowy opis fontanny di Trevi i innych rzymskich zabytków znajdziecie na naszej stronie internetowej poznajekraje.pl. A teraz chodźmy dalej. Panteon to jedna z najpopularniejszych i najlepiej zachowanych budowli starożytnego Rzymu. To rotunda z kopułą o średnicy 44 metrów, której wnętrze pozostaje w półmroku. Światło wpada jedynie przez niewielki otwór o średnicy 9 metrów, zwany okulo. Panteon został ufundowany przez cesarza Hadriana w 125 roku na miejscu wcześniejszej świątyni z 27 roku przed naszą erą, wzniesionej przez Marka Agrypę, a zniszczonej w pożarze około 100 lat później. Panteon na początku był świątynią pogańską, a w VII wieku został przemianowany na kościół katolicki. Wejście do środka jest darmowe. Przed Panteonem ustawia się długa kolejka, ale bardzo sprawnie się przesuwa i w około kilkanaście minut można wejść do środka. Czekając w kolejce, warto przyjrzeć się fontannie z obeliskiem, która znajduje się na placu przed budynkiem. Wewnątrz Panteonu mieszczą się grobowce wybitnych Włochów, a wśród nich Wiktora Emanuela II i Rafaela. Plac Navona powstał na ruinach starożytnego stadionu Domicjana i dlatego przypomina go kształtem. Stadion przeznaczony był do rozgrywania konkurencji atletycznych i wyścigów rydwanów. W piwnicach pod budynkami w północnej części placu zachowały się oryginalne fragmenty trybun stadionu. Obecny wygląd placu pochodzi z XVII wieku. Znajdują się na nim trzy fontanny. Najbardziej charakterystyczna i najciekawsza jest fontanna czterech rzek projektu Berniniego. Jak sama nazwa wskazuje, przedstawia cztery rzeki z czterech kontynentów. Nil, Ganges, Dunaj i Rio de la Plata. Fontanna otacza egipski obelisk. Na placu znajdują się jeszcze dwie fontanny, Mauro i Neptuna, które harmonijnie uzupełniają wystrój placu. Fontanna Neptuna przedstawia walczącego z ośmiornicą boga mórz. Plac ten można kojarzyć z książki i filmu Anioły i demony, bo to właśnie tutaj rozgrywała się jedna z kluczowych scen. Przy placu znajdują się liczne restauracje i sklepiki oraz kościół świętej Agnieszki w Agonie, który można zwiedzać bezpłatnie. Most Świętego Anioła prowadzi do zamku o tej samej nazwie. Najbardziej charakterystycznym elementem mostu są rzeźby przedstawiające 10 aniołów. Są one symbolem męki pańskiej. Zamek Świętego Anioła pierwotnie miał pełnić funkcję grobowca cesarza Hadriana i jego rodziny. Następnie został przerobiony na fortecę, a później na więzienie. W XIII wieku powstało ufortyfikowane przejście Passetto di Borgo, łączące zamek Świętego Anioła z Pałacem Apostolskim. Umożliwiało ono papieżowi bezpieczną i dyskretną ucieczkę. Od XX wieku zamek udostępniony jest do zwiedzania. Skąd wzięła się nazwa tego zamku?
Legenda mówi, że w 590 roku wybuchła w Rzymie zaraza. Papież Grzegorz I Wielki w czasie procesji prosił Maryję o zakończenie plagi. Gdy zbliżał się do mauzoleum, ujrzał na szczycie budowli Archanioła Michała, który trzymał rozpalony miecz, ale po chwili go schował. Uznano, że to znak, że epidemia niedługo się skończy. Z mostu Świętego Anioła dobrze widać kopułę Bazyliki Świętego Piotra, ale na temat Watykanu nagraliśmy osobny film, który znajdziecie na tym kanale. Piazza del Popolo, czyli Plac Wszystkich Ludzi, to spory plac, który znajduje się w północnej części Rzymu. Przez lata był miejscem egzekucji, a ostatnią wykonano w 1826 roku. Aktualny układ placu został zaprojektowany w stylu neoklasycystycznym w XIX wieku. Plac jest naprawdę sporych rozmiarów i znajduje się na nim kilka charakterystycznych elementów. Uwagę zwraca egipski obelisk, który został tu przeniesiony z Circus Maximus, czyli najstarszego i największego cyrku starożytnego Rzymu. Zobaczyć można tutaj także kościół Santa Maria del Popolo z XI wieku. Przy placu znajdują się również dwa bliźniacze kościoły, Santa Maria dei Miracoli oraz Santa Maria in Monte Santo. Warto wejść do środka i przyjrzeć się podobieństwom, ale także różnicom między nimi. Schody hiszpańskie znajdują się w pobliżu Via dei Condotti, czyli słynnej alei handlowej z butikami wielu włoskich domów mody, takich jak Prada, Dior czy Gucci. Od 2019 roku na schodach nie można siadać, czego skrupulatnie pilnuje włoska policja. Schody hiszpańskie znajdują się przy placu o tej samej nazwie. Wywodzi się ona od położonego tutaj Pałacu Hiszpańskiego, w którym mieści się ambasada tego kraju. Schody hiszpańskie zbudowane zostały w XVIII wieku. U podnóża schodów znajduje się Fontana della Barcaccia, czyli fontanna, która przybiera kształt łódki i upamiętnia powódź z XVI wieku, podczas której Tyber przyniósł na ten plac małą łódź. U szczytu schodów można zobaczyć kościół Świętej Trójcy z dwiema dzwonnicami oraz egipski obelisk. Bazylika Santa Maria Maggiore, czyli Bazylika Matki Bożej Większej, została wzniesiona w 431 roku i przez wieki była modyfikowana. Jej charakterystycznym elementem jest wysoka dzwonnica. Bazylika ta nazywana jest także Bazyliką Matki Bożej Śnieżnej, bo według legendy papież Liberiusz zobaczył Maryję, która nakazała wybudowanie świątyni w miejscu, gdzie następnego dnia spadnie świeży śnieg. Na pamiątkę tego zdarzenia w kościele odbywają się uroczystości, podczas których rozsypywane są płatki białych róż. Wnętrze obiektu jest bogato zdobione i pełne marmurów. Można podziwiać tu mozaiki, które przedstawiają sceny biblijne oraz bogato zdobiony sufit kasetonowy. W krypcie znajduje się relikwiarz żłobka świętego. Swój grób ma tu Bernini, czyli najsłynniejszy artysta Rzymu. Znajdują się tu także nagrobki papieży.
jako jedna z czterech bazylik większych, ma status eksterytorialny. Należy do Stolicy Apostolskiej, ale znajduje się poza murami Watykanu. Wstęp do bazyliki jest darmowy i odbywają się w niej msze. Il Gesù, czyli kościół Najświętszego Imienia Jezus, został zaprojektowany w XVI wieku na zamówienie zakonu jezuitów. Świątynia ta stanowi prototyp wielu barokowych kościołów jezuickich, znajdujących się na terenie całej Europy. W kościele zastosowano efektowne i jakże proste rozwiązanie. Na posadzce ustawiono długie lustro. Dzięki niemu można jeszcze lepiej przyjrzeć się imponującemu sklepieniu, na którym znajduje się iluzjonistyczny fresk przedstawiający triumf imienia Jezus. Kościół można zwiedzać za darmo, należy jednak sprawdzić godziny otwarcia, bo przez kilka godzin w ciągu dnia jest on zamknięty. Powiedzenia „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” używano od czasów starożytnych, w odniesieniu do potęgi Imperium Rzymskiego i jego rozległej sieci dróg wiodących ze stolicy. Wywodzi się z zamiłowania starożytnych Rzymian do budowy dobrych, utwardzonych dróg. Sami starożytni Rzymianie mogliby się jednak z tym nie zgodzić, bo tak naprawdę wszystkie drogi prowadzą z Rzymu do innych miejsc. Budowane były po to, by ułatwić przemarsz wojsk i zapewnić swobodny przepływ dostaw. Sprzyjały także wymianie handlowej. Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam zaplanować kilkudniowy pobyt w wiecznym mieście. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi filmami.